Jesteśmy z Jankiem Błachowiczem po KSW 18. Janek, no dałeś pokaz takiego przekrojowego, konsekwentnego MMA, ale czy widzisz w tej chwili już po walce jakiś aspekt, który chciałbyś jeszcze poprawić do następnej walki? No tak, pierwszy, jak zawsze, zawsze to samo. Pierwszy błąd, który mogę na szybko, no wiadomo, że tych błędów jest zawsze dużo, ale no nie widziałem jeszcze walki, wiem tylko nędzę. Narożnik mi krzyczał naprawdę, gdybym słuchał do końca narożnika, to ta walka skończyłaby się dużo szybciej, tak mi się wydaje. Gdybym po prostu zaufał, no nie, może nie zaufał, bo im ufam, ale gdybym się otworzył i robił tak dokładnie w 100% tak, to co oni mi krzyczeli z boku, to jestem przekonany w 99%, że ta walka by się skończyła szybciej. No a jakoś, nie wiem, no nie czułem tego i poszło na decyzję. Ale co to były dokładnie za porady? No żebym po prostu, wiesz, no więcej atakował, częściej atakował, kontrował jego akcję bardziej, więcej prawej ręki używał i właśnie tego nie robiłem. Ale nie czułeś tego ze względu na to, że jest właśnie tym czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu i uchodzi, jest bardzo dobrym grapplerem, czy to coś innego, czy po prostu nie miałeś sam poczucia takiego, żeby akurat to robić w tym momencie? Nie, po prostu miałem coś takiego w głowie, mi się stworzyło, że jest dobrze to, co robię i po co to zmieniać, nie? Tak sobie jakoś coś zakodowałem, no i dlatego nie chciałem, bałem się, że wiesz, że coś zrobię, że mi nie wyjdzie, wiesz, znajdę się na ziemi, będą problemy, no nie? A troszeczkę zachowawczo, za bardzo zachowawczo, ale waży do przodu. No właśnie, jak go tak czułeś w ringu? Czy on, znaczy te uderzenia, no chyba były mocne, bo jesteś troszeczkę poobijany, ale właśnie jak go czułeś i całą jego technikę, tak jakby, czy jak to wyglądało? Myślałem, szczerze, że będzie troszeczkę lepszym zapaśnikiem, że będzie mi więcej problemów sprawiało kontrowanie jego obaleń, a jakoś nie czułem. A jego ciosy... Parę poczułem, jeden naprawdę solidnie poczułem, ten badajże, co tutaj wszedł, nie? To tak mi się fajnie zrobiło w głowie i się tak obudziłem. No właśnie, zawodnicy często mają wakacje w nietypowych momentach roku. Czy teraz planujesz jakieś wakacje, czy będziesz cały czas teraz trenował i na kiedy indziej będziesz sobie zrobisz odpoczynek? Znaczy, wiesz co, na pewno odpocznę tydzień, to jest na pewno taki odpoczynek musowy, a no, nie wiem, kiedy następna walka, także wiesz, ciężko mi zaplanować, nie wiedząc, kiedy mam mieć następną walkę. Jak będę wiedział na 100%, kiedy się biję następny raz, to wtedy sobie zaplanuję. A już tak nawet bez tego drążenia tego tematu, ale czy jest szansa, że zobaczymy Cię na KSW 19? Wiesz co, mam zrobić w tym roku na pewno jeszcze dwie walki na KSW, także no, na którąś na pewno. Dobra, to super, to dziękuję Ci bardzo za wywiad i gratulacje, bo naprawdę dobre to było, dobre naprawdę MMA. Dziękuję bardzo i cieszę się, że się podobało. Pozdrawiam. Dzięki.